Bartosz Kubica, dyrektor zarządzający Comet Coaching Club. Jesteśmy dzisiaj w Rzeszowie na turnieju FIBRAIN CCC U9, U10 Tournament. Jest to jeden z 6 turniejów eliminacyjnych. Piąty w kolejności, ponieważ wcześniej rozegraliśmy turnieje w Bochni, Aleksandrowie Łódzkim, Szczawnie Zdrój i Grudziądzu. I 4 turnieje za nami. Te turnieje wyłoniły zwycięzców w kategorii w rocznikach 2011 i 2012. I te zespoły awansowały na turniej finałowy, który będzie się w Wrocławiu. Dziś wyłonimy kolejne zespoły, które pojadą do Wrocławia. Idea to jest taka, żeby dać szansę zobaczyć dzieciaki z mniejszych miejscowości, ponieważ wymyśliliśmy jakby regulamin czy zasady, w których chcemy, żeby uczestnikami były wyłącznie zespoły z miast poniżej 100 tysięcy, czyli mieszkańcy czy dzieciaki z Warszawy, Wrocławia, Krakowa nie mogły wziąć udziału w tym turnieju. Chcieliśmy zobaczyć dzieci z Krosna, Przeworska, Sanoka czy Przemyśla na przykład, tak? Tutaj mówimy o Podkarpaciu. I takie zespoły do nas przyjechały. Dzisiaj gra w dwóch kategoriach 25 zespołów. W jednej już, która się zakończyła, w kategorii U9 zwycięzcą okazał się zespół Beniaminka Krosno. I ten zespół wygrał po pierwsze promocję na turniej finałowy. Wygrał już dzisiaj, wygrał bilety na obóz piłkarski do Portugalii. To jest wartość nagrody około 10 tysięcy. No a jeżeli wygra turniej finałowy, to poza wyjazdem na obóz piłkarski, to dostanie wszystko pozostałe, czyli zakwaterowanie, udział w turnieju, stroje sportowe i łączna wtedy wartość tej nagrody wzrośnie do 40 tysięcy złotych. Także przygotowaliśmy nagrody no, bardzo, bardzo atrakcyjne. Dzieciaków w całej Polsce gra około 1500. No i zwycięzców na końcu będzie, tych takich pełnych zwycięzców będzie 20, ale tak naprawdę zwycięzcami są wszystkie dzieci, trenerzy, rodzice, no bo mogą na świeżym powietrzu rywalizować. Prawda, ta pogoda jest dzisiaj może nie super przyjazna takiemu turniejowi, jest dosyć chłodno, ale cieszymy się, że praktycznie nikt nie zrezygnował z udziału w tym turnieju. Tak jak powiedziałem, 25 zespołów, 250 dzieciaków gra dzisiaj przez cały dzień na obiektach Stali Rzeszów. Jestem z Rymanowa Zdroju, gram w Beniaminku Krosno. Teraz mieliśmy mecz wyrównany z naszym rywalem z Krosna. A było 1-1. Jest fajny. Są fajne drużyny. Są mocne. Ciężko jest? Myślałeś, że będzie łatwiej? Nie, znaczy wiedziałem, że będzie ciężko. Ja się spodziewałem, że będziemy na pewno widzieli dzieci utalentowane, na pewno jednostki i to się sprawdza. Natomiast jestem dosyć mocno zaskoczony tym, że widzimy czasami zespoły, które na przykład w Grudziądzu, na turnieju w Grudziądzu mieliśmy taki zespół, który się nazywał Olimpia Wtelno. Ludzie z Kujawsko-Pomorskiego nie wiedzieli, gdzie to Wtelno jest, a tym bardziej nie miałem zielonego pojęcia. Jak się okazało, to wioseczka licząca 1000 mieszkańców i dookoła też tam jakieś 3-4 wioski i oni z takiej populacji budują zespół w roczniku 2012, który grał kapitalnie jako zespół. I był rewelacją tego turnieju i zdecydowanie wygrał ten turniej, promując się do wrocławskiego finału. Także czasami różne rzeczy zaskakują. Dzisiaj jedną z niespodzianek był zespół z Oleszyc, który w grupie radził sobie średnio. Musiał grać repasaż, żeby wejść do ósemki. Wygrał ten repasaż, potem wygrał mecz ćwierćfinałowy, wygrał mecz półfinałowy. No i w finale już się nie udało, ale zespół praktycznie z ostatniego czy przedostatniego miejsca w grupie dotarł aż do finału. Także to jest piłka nożna, sport i takie niespodzianki się zdarzają. Bardzo się z tego cieszymy. Przyjechałem z Krosna, nazywam się Piotrek, gram w Beniaminku Krosno. No na razie był pierwszy mecz, no był remis, był wyrównany mecz. Zobaczymy jak będzie potem.